z mądrymi to czasami dobrze pogadać. Porozmawiałem tutaj z panem z obsługi lotniska. Powiedział mi, że jednak parking nie jest ogólnie free, bo ten parking na przykład jest free, który tutaj jest za nami, ale 20 minut tylko. A my to naprawdę żeśmy zaparkowali chyba na jakiejś zajezdni. A kolejną bardzo ważną rzeczą, którą powiedział mi ten pan, to to, że cały czas myślałem, że są tutaj dwa terminale, a nie, jest tutaj tylko ten jeden terminal. Nie musimy przyjeżdżać 3-4 godziny przed przylotem. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę po lotnisku Utapao w Pattaya, które staje się coraz ważniejszym punktem na lotniczej mapie Tajlandii. Zachęcam Cię, żebyś zobaczył to lotnisko, bo kilkoma kwestiami możesz być tutaj naprawdę mega zaskoczony. Lotnisko Utapao zostało zbudowane w 1966 roku, pierwotnie jako baza wojskowa dla amerykańskich sił powietrznych podczas wojny w Wietnamie, a po zakończeniu wojny lotnisko przekształciło się w międzynarodowy port lotniczy, który obsługuje zarówno loty komercyjne, jak i wojskowe. Lotnisko znajduje się tylko około 45 minut jazdy od centrum Pattayi, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla podróżnych, którzy chcą szybko dostać się do tej popularnej miejscowości turystycznej. W ostatnich latach lotnisko przeszło znaczącą modernizację, mającą na celu zwiększenie jego przepustowności i poprawę komfortu pasażerów. Rozbudowa terminalu oraz nowe udogodnienia dla pasażerów spowodowały, że staje się to coraz bardziej interesujące lotnisko, z którego warto skorzystać, szczególnie jeśli chce się przylecieć w te rejony kraju Tajlandii. Na tajskich autostradach jest tak, że po prawej stronie mamy podjazdy na bramki na automatyczne sczytywanie, takie wiecie jak to w Polsce, a po lewej stronie okienka, gdzie odbiera się bileciki i później trzeba zapłacić cashem. Czyli bierzemy kartę i później trzeba zapłacić cashem. Warto wspomnieć, że Utapao zyskało nowe połączenie z Dubajem, obsługiwane przez linię Fly Dubai, które zostało uruchomione w styczniu 2023 roku. Teraz podróżni z Bliskiego Wschodu mogą korzystać z bezpośrednich lotów do Pattayi, co z pewnością przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających ten region. Obecnie Fly Dubai oferuje 7 lotów tygodniowo na trasie Dubaj-Pattaya. Dla podróżnych przylatujących na lotnisko Utapao, Pattaya oferuje wiele atrakcji, takich jak słynny tropikalny ogród Non Knuch, kilka naprawdę pięknych plaż, które znajdują się po drodze z lotniska do Pattayi, a w samym centrum też znajduje się sporo różnych ciekawych atrakcji. Znajdziemy dużo rozrywki i na przykład centra handlowe, takie jak Terminal 21, które zapewnią Wam udane zakupy. Zaletą tego lotniska jest to, że jest niewielkie, co sprawia, że odprawa i odbiór bagażu przebiegają sprawnie i bez zbędnych opóźnień. Lotnisko oferuje również różnorodne opcje transportu do Pattayi, w tym taksówki, autobusy i prywatne transfery. Jednak warto pamiętać, że lotnisko jest nadal w fazie rozwoju i nie oferuje jeszcze tak wielu połączeń jak większe porty lotnicze w Bangkoku. Mimo to dla podróżnych chcących uniknąć zgiełku stolicy, Utapao stanowi świetną alternatywę. Nowe połączenia lotnicze mogą przyczynić się do wzrostu turystyki w Pattayi, co pozytywnie wpłynie na lokalną gospodarkę, szczególnie w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. Mam nadzieję, że informacje, które podam Wam w tym odcinku, pomogą Wam lepiej zrozumieć, dlaczego lotnisko Utapao zyskuje na znaczeniu i jakie korzyści może przynieść planowanie podróży z tego miejsca. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało zostawcie je w komentarzach. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i obejrzeć odcinek do samego końca, a my właśnie teraz zaczynamy. Dziękuję. Emma, jak twoje pierwsze wrażenia z parkingu i lotniska? Gorąca, małe to lotnisko. Słuchajcie, właśnie przyjechaliśmy na miejsce, zaparkowaliśmy samochód tutaj pod wiatką w cieniu. Na szczęście są takie fajne wiatki, które dają cień, nie chronią Was przed deszczem, tylko po to, żeby przed słońcem tu chronić oczywiście, bo jest naprawdę bardzo gorąco. Bardzo duży parking, bardzo dużo wolnego miejsca, wjeżdża się tutaj tak po prostu normalnie, nie ma żadnych jakichś biletów, nie wiem, czy to się w ogóle gdzieś coś rezerwuje, jakieś bilety chyba nie. No wygląda tutaj jak jakieś takie opuszczona, Dorota powiedziała, opuszczona jakaś zajezdnia autobusowa. Lotnisko jest bardzo, bardzo małe. Spodziewałem się małego lotniska, no ale jednak myślałem, że to będzie jakieś takie lotnisko, coś tu się będzie działo, samoloty będą startować, lądować, a tymczasem no nie widzimy tego. Jesteśmy tu już chwilę i jeszcze nic nie lądowało, nic nie startowało, idziemy zobaczyć jeszcze tylko do środka. No i ogólnie tu się tak chodzi jakoś tak luźno całkiem, bo tak w Polsce mi się to kojarzy, to że to tak wszystko szybko, jakoś to auto trzeba zaparkować, a tam to wjazdy na parkingi, to szlabany, inne rzeczy. Kurde, no tak jest wszystko inaczej, a tutaj jest tak po prostu, nie wiem, no przyjechaliśmy, zaparkowaliśmy auto, idziemy jak gdzieś, nie wiem, na lody. Mi się kojarzy to, co jak we Francji, co zaparkowaliśmy tym statkiem. To też tam szliśmy przez takie coś i nie wiadomo, co to było. I idziesz, tak. Nie ma, pusto, no. Gorąco. Co mówisz o tych ladach?
No, że przyjechaliśmy na to lotnisko jak na jakieś lody, tak? Zaparkowaliśmy samochód gdzieś na parkingu, zostawiliśmy sobie tak wszystko luźno, jakoś tak... No tak, już lody chcę, no. No, na pewno. No i właśnie jesteśmy na miejscu tutaj, co tu mamy? Domestic, ale tutaj mamy domestic, to mamy przecież te. No to na drugim terminalu chyba są loty między takie tutaj miastowe. Bo przecież domestic to nie jest international. To może z terminala numer 1 startuje się gdzieś za granicę. A tutaj mamy chyba tylko same lokalne loty. Z centrum miasta jechaliśmy 50 minut, więc mniej więcej wszystko się zgadza. Około tam 40 km, mniej więcej, w zależności oczywiście od którego miejsca będziemy liczyć. I na szczęście to lotnisko w środku przypomina lotnisko, bo tak jak na przykład na zewnątrz ten teren i w ogóle to tak nie za bardzo przypominał lotnisko, a tutaj w środku to przynajmniej chociaż przypomina lotnisko, bo inaczej to bym nie był pewny, czy trafiliśmy na pewno w dobre miejsce i czy my na pewno, gdybyśmy tylko chcieli gdzieś lecieć, lecielibyśmy samolotem. Ale na szczęście trafiliśmy dobrze i jesteśmy w dobrym miejscu. Tutaj mamy takie ozdoby na lotnisku, ciekawe. Widzieliśmy już takie w różnych miejscach. Są bardzo popularne tutaj w Tajlandii. Nawet mamy lot na Phuket za niedługo, także można się odprawić. Mało ludzi, ale parę osób jest. No. Ktoś jednak używa tego lotniska. No i wiadomo, że też takie loty między miastami lub tutaj wysepkami, no to jest mniej ludzi niż na przykład na takim międzynarodowym terminalu, gdzie samoloty są dużo większe, no i tych ludzi jest dużo więcej. Oczywiście zimno jak na każdym lotnisku, jak się weszło z podwórka, to wręcz bardzo zimno. No teraz jak już tu chwilę jesteśmy, no to jest przyjemniej, ale pierwsze zderzenie było bardzo zimne. Bierzemy takie małe paróweczki w cieście i serem, no i ja biorę jeszcze w sobie pizze arbuzowe, a mama sobie bierze espresso z sokiem cytrynowym, coś takiego. Nie mają. Co ty gadasz? No, to się pani liczy, ale... I tylko to było, i to właśnie takie małe paróweczki, to on. I jesteśmy to. Bo jakbym chciała mieć precla, no to bym trzeba było być czekać, bo tu nie mają nic gotowego. A ile to kosztowało? Z ciekawości? 20. Za co? Za wszystko. No, myślałem, że tylko za to. Nie, tu masz taki set B. To picie takie z tymi tymi Emi. I taka kawa. No ceny normalne, nie ma. O, a to jest ta, co jest w tym, w centralu Emi, patrz, ta firma, Auntie Anis. Od razu? Coś nie pachnie. Coś ty tutaj zamówiła. Wygląda? Co to jest? Ładnie. Ładnie? Nawet pachnie ładnie. Te paróweczki w jakimś takim cieście. Czekasz, to ostre, czy nie? Dobra posypka. Jak szczytowy. To jest takie coś kupowane na kawę. Jak na lotnisko, to bardzo tanio. No słuchajcie, no takie jedzenie, czyli to pocięte na kawałki. Dodatkowo taka kawka, jak tutaj jest na obrazku, która się właśnie robi. I dodatkowo jeszcze mi sobie zamówiła takie picie jak to, które tutaj jest. Zapłaciliśmy tylko 25 zł. Więc jak na lotnisko, to chyba dobra cena. Za tyle rzeczy, kawa, picie, jedzenie, kurczę. Słuchajcie, no nie ma jakoś za dużo lotów w ciągu dnia, ale też nie przyszliśmy tutaj od rana, tylko jesteśmy o godzinie 14, więc mamy tutaj wiadomość, że był lot o 12.35 do Kuala Lumpur liniami Air Asia, ale akurat ten lot jest opóźniony do 14.10, czyli prawdopodobnie powinien odlecieć samolot 5 minut temu, ale czy odleciał, to nie wiem. Następnie 14.50 do Chiang Mai, czyli na północ Tajlandii, następnie na wyspę Samui liniami Bangkok Airways i o 23.40 jest lot do Dubaju liniami Fly Dubai. O tych liniach jeszcze dzisiaj trochę poopowiadam, bo jest to ciekawe rozwiązanie, żeby polecieć stąd do Dubaju i tak samo w drugą stronę z Dubaju do Tajlandii. I później o 12, ale co później w południe następnego dnia, czy o co tu chodzi, mamy jakiś kolejny lot Almaty? Nie wiem, gdzie to jest, ale okej. Okay. Tak jakoś trochę słabo jest to tutaj pokazane, wytłumaczone, albo tak po prostu naprawdę jest mało lotów i kolejny dopiero jest od 12 jutro w południe. No nie wiem. Ale jeśli latają tutaj linie Air Asia, to powinny być w miarę tanie bilety.
choć kiedyś, kiedy ja patrzyłem i szukałem połączenia stąd na Phuket, no to widziałem bilety dużo droższe niż te, które loty były z Bangkoku na Phuket. Może po prostu akurat miałem pecha, złą datę jakąś wybierałem, taką jakąś, która była nieodpowiednia i dlatego takie były drogie. Trzeba by było poszukać i posprawdzać, bo może być to naprawdę świetne połączenie tutaj między Pattają a innymi częściami tego kraju, czyli wyspami na przykład, a nawet też między Dubajem. Doczekałyście się już tych swojej kawy i tego picia? Tylko nie chcę nam jej dać. Jacie, przecież już 10 minut na to czekacie. A ty... Ej, a ty widziałaś wcześniej tam Air Asia na Phuket? Bo teraz już nie pokazuję na tym monitorku. No nie, nie wiem, w każdym razie widziałaś coś na Phuket? Jakiś lot? Bangkok Airways. Ale, a, Bangkok Airways w ogóle. Ale na Phuket? Tak. Bo jak ja teraz byłem, to już nie było akurat tego. Czyli musiał już lot być wcześniej, już zostało wykasowane z monitorka. Pyszne. Pyszne? I pewne żelki. A kawa? Pyszne. Kawa też pyszna? Ale dobra, no. Mamy tutaj kasę sprzedażową biletów Air Asia. Everyone can fly. Czyli można sobie latać stąd. O, w wiele miejsc. Patrzcie, w ile miejsc można latać z tego lotniska. Albo nie z tego lotniska, tylko tymi liniami. Raczej, wiesz, Emma? Zapędziłem się, że z tego lotniska. Z lotniska tego można lecieć chyba tylko tutaj z Pattayi w dół, gdzieś do Kuala Lumpur. O właśnie, no bo tam było. Ale tak, można tymi liniami, tylko że nie z Pattayi, wiesz? Popatrz, wszystkie inne loty praktycznie są z Bangkoku. Z Bangkoku można lecieć prawie wszędzie tutaj, po Azji. Z Bangkoku, no. Z Bangkoku można lecieć na Bali liniami Air Asia. A z Pattayi do Kuala Lumpur. Czyli tak jak w sumie przed chwilą mówiłem, że gdyby można było lecieć z Pattayi na Phuket tymi liniami, to pewnie by było trochę taniej, a z racji, że nie ma takiego połączenia tą linią z Pattayi na Phuket, no to inne bilety mogą być po prostu trochę droższe. Pewnie dlatego kiedyś widziałem takie większe ceny. Tutaj ten podjazd taki, gdzie podjeżdżają taksówki i tak dalej, jest też bardzo, bardzo spokojny. Gdzie Seven? O, 7-Eleven, sklep nawet, no ja cię kręcę, wszystko jest. Wszystko jest, tylko trochę inne, bo mam na myśli, że jak się wysiada w Bangkoku, to tutaj jest miliony taksówek, tłok, ludzi i w ogóle dzieje się tyle, że po prostu wszyscy muszą tak podjeżdżać, uciekać, odjeżdżać. A tutaj po prostu się przyjeżdża, na spokojnie się wysiada, o pani biegnie pewnie jeszcze do sklepu sobie coś kupić. Także jest tu naprawdę spokój, luźno. No i tak jak zresztą widzicie. Bardzo spokojnie. Pełny luz. Jak na lody. Jak na kawkę. Przyjechaliśmy na kawkę, a nie na lotnisko. A tu jest ten. Sojka Szecin 1. O, skąd my to znamy? Sojka Szecin 1. Znamy to miejsce bardzo dobrze. Widzimy, że Air Asia startuje prawdopodobnie. To jest chyba ten samolot, który miał o 14.10 wystartować. A dopiero teraz, czyli kolejne jeszcze 20 minut ma opóźnienia. Czyli dość długo. Ale już leci do Kuala Lumpur. Ale jest cholernie gorąco. Na dworze o tej porze, 13, 14, 15, kiedy świeci słońce, to nawet pora deszczowa nie ratuje w ogóle. Z mądrymi to czasami dobrze pogadać. Porozmawiałem tutaj z panem, który jest takim, no nie ochroniarzem, no takim jakimś tutaj porządkowym, że tak powiem. No, z obsługi lotniska, o, tak będzie dobrze. I słuchajcie, powiedział mi, że jednak parking nie jest ogólnie free. Dorka, słyszysz? Bo ten parking na przykład jest free, który tutaj jest za nami, ale 20 minut tylko. Także tutaj na tym takim parkingu, gdzie właśnie stoi budka i tam pewnie ktoś siedzi i kasuje i tak dalej, to tutaj jest darmowy tylko przez 20 minut. A my to naprawdę żeśmy zaparkowali chyba na jakiejś zajezdni, no bo tam u nas nie było żadnej budki, żadnego pana, kto pobierałby opłatę, a tutaj ten parking jest za darmo, ale na 20 minut. Ale to też spoko, że na 20 minut, a nie na 2 minuty. Nie wiem, ile kosztuje tam, jakby się chciało zaparkować na tydzień, czy tam na ileś, jakby na dłużej się gdzieś chciało polecieć. Na jakieś wakacje, na przykład na Phuket na tydzień. To już tam są jakieś tabliczki, trzeba było sprawdzić. To mało ważne obecnie, bo na pewno niedużo. Skoro parkingi w Polsce na tydzień kosztują 70-80 zł, 100 zł, no to tutaj myślę, że będą chyba tańsze nawet. No, kosztowały jak kiedyś. Myślę, może tutaj około 50, chyba nie więcej, także to mało ważne rzeczy. A kolejną bardzo ważną rzeczą, którą powiedział mi ten pan, to to, że cały czas myślałem, że są tutaj dwa terminale, a nie, jest tutaj tylko ten jeden terminal
i to jest terminal lotów międzynarodowych i krajowych tutaj. Także na tym terminalu numer 2 są i jedne, i drugie loty. Ogólnie bardzo łatwo jest tutaj trafić. Myśmy tutaj trafili bez nawigacji, bez niczego, nie ma żadnego problemu. Bardzo dobre oznakowania są. Podjeżdża się na spokojnie, jak ktoś nas odwozi, wysiadamy sobie na spokojnie, jak nie, to parkujemy auto na parkingu, który jest przy samiutkim lotnisku, przy samiuteńkim, i idziemy sobie na lotnisko na spokojnie. Bardzo szybko się odprawiamy, nie musimy przyjeżdżać 3-4 godziny przed przylotem. Jedzie się 40 minut z Pattayi, całkiem spoko, no 50, w zależności od tego, skąd się wyrusza. A więc tak, weszliśmy jeszcze raz na to lotnisko, także możecie jeszcze raz zobaczyć, jak wielkie jest. No nie jest wielkie, jest bardzo małe, bo praktycznie jest tylko to, co tutaj widać i nic więcej. Tylko te tutaj okienka, z których się możemy odprawić. Ludzi jest nie za wiele, jak na lotnisko międzynarodowe i krajowe, które obsługuje loty i te, więc jest tutaj naprawdę bardzo spokojnie. Ale było bardzo warto sprawdzić to miejsce dla samego siebie i dla Was tutaj też, żeby się podzielić tymi informacjami, bo już wiemy, jak tutaj prosto jest trafić, że można tu przyjechać, że działa to lotnisko, że wszystko funkcjonuje i można stąd lecieć w kilka kierunków. Na lotnisku też macie ATM-y, kantory, więc jak przylecicie na przykład z Dubaju, to bez problemu jakieś małe kwoty możecie sobie tutaj wymienić od razu na taksówkę czy coś, kasa będzie. Na tym monitorku mamy informacje o przylotach i mamy, że samolot o 14:10 liniami Thai Airlines przyleciał z Chiang Mai, o 16:50 przyleci z Phuket, Bangkok Airways, i o 20:20 przyleci z Dubaju. Następnie jutro chyba o 10:30 przyleci samolot z Almaty, o 12:05 z Kuala Lumpur i o 12:25 z Samui. Tutaj mamy domestic arrivals za tymi drzwiami, czyli osoby, które przyleciały przed chwilą z Chiang Mai, z północy Tajlandii. No właśnie opuściły samolot, odebrały bagaże i wychodzą tutaj na zewnątrz. Przyleciał samolot, to zaczęło się tu coś troszkę dziać. Jakieś taksówki się pokazały, parę osób więcej. Tutaj macie miejsce, gdzie możecie kupić bilety na taksówkę, na jakiś publiczny transport typu autobusy. Po lewej stronie tutaj są kasy i informacje, a tutaj poczta tajska, ale chyba zamknięta. A my idziemy na parking, na którym zaparkowaliśmy. Parking number 3. O, na zdrowie. O, mi jak wychodzi na słońce, to kicha. Ma uczulenie zawsze na słońce, co nie? Nie wiem, co to za uczulenie na słońce, ale masz już to długo. Odkąd chyba? Od zawsze chyba, nie? Jak wychodziła na słońce, to kichała. Ale pamiętam, najczęściej to było na Zanzibarze. Znaczy, wtedy doszło do mnie, że mam to uczulenie. Ej, a na Zanzibarze mieliśmy klimę? Nie było klimy, nie? Właśnie, na Zanzibarze klimy nie było. Jak myśmy tam przeżywali, nie mając klimy? O, 5 razy kurczę. Trzeba było kompletnie. No właśnie. Tutaj... Wiatraki jakieś tam były. Wiatraki były, ale jeszcze tam przed komarami trzeba było się mocno zabezpieczać. Jeszcze jak żeśmy zarzucali te siatki z łóżka, no te, Jezus, jak to się nazywało? Baldachimy. Baldachimy. No właśnie, na Zanzibarze jeszcze, jak przeżywaliśmy, no tak, że tam nie ma w ogóle okien, nie ma szyb, tam pusto jest, tylko taki przewiew, śpi się pod dachem, no więc jakoś to szło, no. Nawet w normalnych murowanych domach nie było okien, przynajmniej w tej wiosce, w której myśmy spali, nikt nie miał okien. Były tylko siatki na komary w oknach i to było całe zabezpieczenie z zewnątrz. No tak, okna były, no szyb nie było, no szyb. Szyb i teraz takie coś, jeśli znacie tę piosenkę, uwaga. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. To dajcie w komentarzu emotkę kota. To dajcie w komentarzach co? Emotkę kota. A, emotkę kota. Byle kot, nieważne jaka, byle kot. Dobra, my zaparkowaliśmy tutaj. Z YouTube'a ten, stoją auta, co odśnieżają, tak? Tam po lewej, pługi te żółte. Także tutaj gdzieś zaparkowaliśmy. Tutaj jest bezpłatnie, jakby co. Nie biorę na to odpowiedzialności, ale tutaj jest bezpłatnie. Może nie na za długo, ale my normalnie wjechaliśmy, normalnie teraz wyjedziemy i nie będziemy za nic płacić.